Witam bardzo serdecznie, z tej strony Asus 18. Rozpoczyna się właśnie ZUO. Mamy sobotę, 16 lipca i już mamy pierwszy meeting. Co prawda taki samotny, no ale zaraz już się nim pewnie zajmiemy. I oczywiście tym razem jestem z Bówką, tutaj właśnie na laptopie. I muszę się pochwalić, że mam dzika. Czyli będzie dziczyzna dzisiaj. Więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie świetny drop. I liczę na to, że tak będzie w zasadzie. W zasadzie póki co, gdzie ja jestem? Tutaj. W zasadzie to jestem tutaj, chociaż pomyślałem, że najpierw z bossami się będę bawić, no ale póki co tylko jeden meeting tu stoi, więc w zasadzie lepiej by było nie tracić czasu, tylko od razu zaczynamy zabawę. We'll be right back.
nic. Wydaje mi się, że to już chyba wszystko. Więcej metinów nie mogę znaleźć. Co prawda na CH5 nie sprawdzałem, czy są jeszcze bossy. W zasadzie nie chce mi się. Tam nic w zasadzie takiego ciekawego nie poleciało. No i w zasadzie możemy zobaczyć, co tu dokładnie nam poleciało. Bo szybko tu uporządkuję, cyk, cyk, cyk. Tego to nie potrzebuję, bo chcę i tak wbić 65 level. No dobrze, przechodzimy do drugiego ekwipunku. Pierwsza to jest Księga Misji Expert. Ogniste duchy i ich tożsamość. To już można anulować, bo i tak nic z tego ciekawego nie poleci. Sztuka wojny w Uzi. Nie jest łatwo zrozumieć. No, 4 bodzie, co jest w zasadzie bardzo dobre. 20 pelerynek. No, no zawsze coś, no. A, właśnie, złoty klucz poleciał, bo mi brakowało. Otworzymy i... Ulala, ile doświadczenia. OZ-ka poleciała 3 strony cięcie. Kamień duszy sur plus 4 i kamień witalności plus 4. Co prawda nie nagrałem tego, bo jakiś likan mnie zabił. No nic nie poradzę, no. Ja do PvP nie mam ekwipunku, to o tym wiecie. To i tak nic mu nie mogłem zrobić. Jeden kamień duchowy. Świadectwo moje. Nie wiem, co to dokładnie jest, pewnie będę musiał wyszukać. No i szarża. No i jeszcze szkaty ognistego króla, tylko? No dobrze, to otworzymy. Ubranie w coś tam. Dobra, najpierw może otworzymy i zobaczymy, co tam dokładnie jest. Wow, co to jest? Umożliwia szukanie konkretnego przedmiotu w pobliżu. O, to jest ciekawe. Ale to ciekawe, czy to ciągle czas idzie, czy nie. Jakiś tam szpon, coś tam, to przyniosę tutaj, kto się sprzeda. Jakiś tam coś tam. Jej, rękawica poleciała, będzie na jutro. Na niedzielne zło. Świetnie, świetnie, to już jest dobrze. Jakieś tam, albo dobra, nie będziemy przyciągać. Jakieś 2 szpony. O, 1 plus 5, drugi plus 6. No, jestem bardzo ciekawy tego. Pewnie za to M1 się przyniosę, chociaż tak raczej nic nie kupię. No nic, event dosyć fajny. Fajnie się zapowiadał, no ale szkoda, że żadna rękawica złodzieja nie poleciała, no. W zasadzie po to się tu w zasadzie wybrałem. Ale jutro jak będzie to niedzielne zło, to oczywiście będę tylko na metinach siedział i będę szukał 90... ten czas leci. Będę szukał metinów 90. No i mam nadzieję, że dadzą 85, bo nie było 85, co mnie w zasadzie trochę zdziwiło. Dzik. Bardzo dobrze nam pomógł, dobrze nam służył. W zasadzie, no już muszę przyznać, że jakieś 2 godziny poszło na nim. No, to nie jest zbyt dobrze, nie jest zbyt dobrze. Chcę, żeby jak najdłużej mi pomógł. No nic, to ja będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i do zobaczenia.